gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! And the winner is... Hello, ladies and gentlemen, z tej strony Mikut, witam was w drugim półfinale, jeśli chodzi o czołgi ciężkie. Tym razem Drewny Kocur, jakże wspaniały nick, stawał do walki z Totem Tamtenem. Totem Tamtem. Kolegą, który ma nick Totem Tamten. I Totem Tamten okazał się oczywiście, może nie oczywiście, ale lepszy od Drewnego Kocura. Przypominam, Drewny Kocur tutaj przeszedł sobie do półfinału wolną kartą, w 1/4 udało mu się właśnie przejść jako osoba bez pary. Teraz niestety musiał się poddać pod naporem zwycięzcy tego pojedynku. To Drewny Kocur jedzie na ISie 6, czołg premium 8 tieru radziecki. Bardzo przyzwoita maszynka, bardzo fajnie zarabiająca, z niezłym działem działko na tym pojeździe. To oczywiście jak to na czołgach ciężkich, a nie amerykańskich, tylko radzieckich bywa. 122 mm, średnie obrażenia 390, na penetracji 175. No i ta penetracja troszeczkę może nie domagać. Plus jest taki, że ISA 6 rzuca plus 1. Matchmaking plus 1, więc na dziewiątkach go, przepraszam, na dziesiątkach go raczej nie spotkamy. A na dziewiątkach jeszcze na złocie możemy coś porobić, ponieważ penetracja na goldzie wynosi równe 217, więc spokojnie możemy tam jakieś czołgi od boku poprzebijać. Jest pierwszy cel, Centurion pierwszy. Niestety, jak widzicie, armatka dała sobie znać, nie trafiamy w tego Huntsfota. Jest to 29, jest Tiger pierwszy, więc zaraz mamy parę celi do wyboru. Drewny Kocur ma 10 pocisków premium w magazynku, więc według moich zasad powinno mu tych ewentualnie pocisków zostać 5. Na razie spokojnie może sobie walczyć tymi pociskami PPK-ami, to nie są jakieś trudni przeciwnicy, żeby się na niej zaraz golda ładować. Na razie tutaj się maca z tym Centurionem. Wyjazd sidescrapem, bardzo fajny wyjeździk, bardzo ładne przycelowanie jest. Pierwszy damage na naszym koncie, 317. No i chyba ten centek ktoś tu chyba nie nosi ze stału naprawczego, ani nie ma dobrze wytrenowanej załogi. Ja bym tu jeszcze trafił jeszcze raz w tą gąskę, ale Drewny Kotur stwierdził, że lepiej strzelać sobie po prostu w dolną płytę i mieć to przebicie pewne. Tiger pierwszy tam też do sobie dodaje znać. Sporo dingów leci, jak widzicie, pancerz tego Huntsfota jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Jedzie T3-2, może być problem zgęszenia tego Amerykańca, podjechanie do przodu. Cały czas się skrapujemy, chłopaki mają problem znowu by nas przebić. Pancerz z przodu 100 i 60 to jest kadłub, wieżyczka 150, 150 i 100. Więc sam pancerz kadłuba wystarczy, żeby podbijać niektóre pociski. Jak widzimy, co się dzieje w tym momencie. Drewny Kocur otrzymał już 11 strzałów i ani jeden go nie spenetrował. W tym momencie z lewej strony widzimy, pojawiły się dwa czołgi, które mamy przestrzał. Na razie je odpuszczamy. Pojawiły się też posiłki, więc spokojnie można wyjechać. Tutaj pod zbyt dużym kątem u centek, więc Drewny Kocur nie miał możliwości przebić tego pojazdu. Ale spokojnie sobie dalej doimy te czołgi. Będzie chyba 3-2 na naszym koncie. Jest pierwszy damage, może nie pierwszy, ale szósty damage na naszym koncie, niecałe 2000 obrażeń i pełno dingów od strony przeciwnika. Teraz sobie Drewny Kocur stwierdził, że zje tego Tigerka. W sumie faktycznie po co mam się na jakimś ogrysku skupić, skoro ma tutaj pełny czołg. 400 obrażeń, bardzo ładnie weszło, 2000 wolności, więc już bitwa jest spłacona. Myślę, że zarobek będzie też ok, ale na razie jeszcze bitwa trwa. Jak widzicie, miasto kompletnie padło.
miasto. Mapa przypomina Charków, jedna z moich najmniej ulubionych map. Nienawidzę tej mapy. Zresztą chyba deweloperzy sami stwierdzili, że ta mapka jest po prostu dupna. Tak samo jak to było w przypadku Stalingradu, ale na razie nie mówimy o mapach. Na razie zobaczycie, co się dzieje. Jest 8-7, niby wygrywamy, ale wszystko się już tam poskładało jak albańskie chaty, więc teraz trzeba podjechać pod stronę naszej bazy i bronić to, co tam zaraz przyjedzie pod naszą lufę. Jest i te dycha były i z ósmy, dobrze mówię. Może być problem z przebiciem, ale jednak się udało. Z PPK weszło, sami otrzymując pierwsze trafienie, drugie, przepraszam, trafienie, tym razem za 506, bardzo wysoki rof, jeśli chodzi, rol, jeśli chodzi o tą sodychę. Teraz celowanie w dolną płytę, nie udało się. Te dycha z kolei przebija nas pancze spokojnie, niestety nie mamy możliwości jakkolwiek uchronić się przed tą sodychą, plus jakiegoś sidescrapa, albo do niekontowania. No i teraz kwestia, co będzie robił drewny kocur. Na razie chyba stara się tutaj przycelować troszeczkę w właz dowódcy. To będzie chyba jedyny jakiś rozsądny ruch, żeby tą dychę przebić. Tę dychę przebić. Niestety stwierdził, że sobie przebije dolną płytę i weszło, więc teraz już resztka hapsu stało tej dysce. Zdejmuje ona z kolei naszego T54 moduł pierwszy, a drewny kocur zaczyna się tutaj powolutku szamotać z tą te dychą. Ja bym załadował haeczka. Myślę, że haeczek by tutaj spokojnie sprawę rozwiązał, ale mimo wszystko próbujemy cały czas przebić w dolną płytę. No i takie teraz klepanie się po tyłeczkach. Ani te dycha nie może nas przebić, ani my nie możemy tej te dychy przebić. No i teraz taki widzimy taniec, tutaj teraz by wypadało jakąś muzyczkę, jakieś tango włączyć, ale już się przebiliśmy na spokojnie. Ten pocisk wszedł, jeden pocisk premium poszedł. Jest oczywiście możliwość użycia tego pocisku premium, czemu by nie? 3200 obrażeń, 3 fragi i teraz lecimy jeszcze na końcóweczkę, która tam gdzieś tam została. Jest i AMX, nie wiem, czy drewny kocur go widzi. On jest tuż na przestrzale, teraz chwila skupienia, nawet dokładnie czekał. 344 punkty weszło na korzyść naszego bohatera i jeszcze zostały dwa pociski typu PP. I to może być problemem, bo jeśli się wystrzela z PP-ków, to będzie musiał używać pocisków goldowych, a tego byśmy nie chcieli, żeby ich ilość spadła poniżej 5, bo wtedy oczywiście powtóreczka byłaby nieważna. AMX ucieka, będzie... O, tutaj RNG dało sobie znać, niestety pocisk poszedł tuż nad tym AMX-em. No i teraz zostają tak formalnie 4 pociski drewnemu kocurowi. Zobaczymy teraz, co zrobi. Jest modne trafienie w boczek wieży. AMX się jeszcze przeładowuje, więc mamy szansę go dobić. Jeszcze 3 pociski może wykorzystać nasz bohater. Podjeżdżamy troszeczkę bliżej, a jeszcze została fałka, jeszcze został super pers, jest strzał, no i 2 pociski ostały się naszemu bohaterowi. Zobaczymy, czy to wystarczy, żeby rozwiązać sytuację. Na razie jest dosyć ciężko, podjeżdżamy, są 2 czołgi dosyć na mocnym hapsach, więc zobaczymy, co teraz się stanie. Drewny kocur ma bardzo mało punktów życia, więc teraz podejrzewam, oj, to będzie bolało, nie, odbił się, ale pers kończy sprawę, niestety. Bitwa przegrana, niecałe 5000 obrażeń, 4 fragi. Zobaczmy, jakie są wyniki końcowe drewnego kocura. Proszę Państwa, przed nami wyniki drewnego kocura na ISie 6. Zobaczcie, wpadła mu oczywiście misja 8 na czołgi ciężkie. Musiał zadać 2000 obrażeń oraz zniszczyć 3 pojazdy przeciwnika, co się oczywiście udało. 4 oznaczenia za pół punkta, druga klasa biegłości niestety nie jest brana, druga klasa mistrzowska nie jest niestety brana pod uwagę, jeśli chodzi o punktację, plus jeden punkcik za odznakę, to jest chyba Spartanin, z tego co pamiętam. Lista zniszczonych, uszkodzonych po prawej stronie, powiedzmy, że jest nawet ok. I ta porażka w sumie chyba uratowała tak naprawdę możliwość przystąpienia do konkursu, bo podejrzewam, że jakby drewnego kocura nie wystrzelili, nie odstrzelili, to raczej by te wszystkie pociski premium wystrzelał, a wtedy oczywiście miałby dużo lepszą grę, a tak niestety musiał się zadowolić tą porażką. 86 707 kredytów brutto, 1118 expa na bonusie bez konta premium i bez oczywiście zwycięstwa za pierwsze 20 dnia, ponieważ była to przegrana. Więc na czysto ten exp wynosi 1016, tam oczywiście jest taki mniejszy bonusik, który przyznawany za przegraną bitwę. 4 ubite czołgi i niecałe 5700 obrażeń na koncie naszego bohatera. 21 razy wystrzelił, 20 trafiło cel, 15 przebiło. Sam otrzymał trafień 21, przebić miał tylko 5, więc jakby przeżył tą bitwę, to stalowa ściana byłaby spokojnie dana.
jako kolejny oczywiście medalik odbite przez pancerz 3300 obrażeń, prawie 3400. 6 uszkodził, 4 zniszczył, po spocie jeszcze mu wpadł tysiaczek. Przejechany dystans 1,65, jak tam ciężki czołg, nie ma tragedii. Na czysto, mimo że grał na zwykłym koncie, zarobek i tak jest niezły, bo prawie 50 tysięcy, 46 607. IS 6, kupujcie go póki możecie, ponieważ niedługo pewnie zniknie ze sklepu. WG rezygnuje ze wszystkich czołgów, które mają matchmaking plus 1, więc warto sobie w ten czołg zaopatrzyć. Jak widzicie, robi fajną grę. Drewny kocur, twoja punktacja 20,88. Nie wystarczyło, żeby pokonać to ten tamtema. No cóż, doszedłeś do półfinału, 210 golda na twoje konto leci. Oraz oczywiście punkty do czołgu premium. A was już zapraszam oczywiście na weekendowy finał. W piątek macie przerwę, więc spokojnie, cieszcie się i leczcie kaca. W sobotę walka przegranego, w niedzielę walka pokazowa wygranego. W finale spotykają się Misienkowski oraz Totem Tamtem. Walka o 1000 golda i o punkty do czołgu premium. Zapraszam serdecznie, trzymajcie się ciepło. Cześć!